Okej. Okay. 3, 2, 1, start. Siemaneczko! Z tej strony Konrid, a to kolejny odcineczek na moim kanale. W dzisiejszym odcineczku będziemy sobie jak zwykle skakali w DSJ-cie, bo nie może być inaczej. Już działa. No to super, wszystko działa. Wszystko jest na luziaku. Wszystko jest na luziaku, kochani, więc zaczynamy. Mamy transmisyjkę. Ty nie chcesz, żeby tego było widać. Chcesz tylko, żeby grę było widać, tak? Tak. A to musisz, no to po co kazałaś mi to zmienić? Dawaj z powrotem. Daj to DSI od środku na górę. No i super. No i sobie zaczynamy. Zapraszam, zapraszam. I dzisiejszym odcinku. Wszystko na pewno jest dobrze. O, cześć Pandix. Elo, elo, ziomku mój. Elo, elo, mój ziomeczku. I rozpoczyna Bella. Leci Bella, leci Bella. Będzie awans, no miejmy nadzieję. Smelix. Spójrzmy. Trzymajmy kciuki za reprezentanta Polski, ale to będzie słabo. Słabiutki skok. I ostatnie miejsce, 122 metry, Klement. Teraz może Klement wejdzie, nie. Klement. Ojej. Oj, słabo, słabo. Medix i Tomaszek. Ojej. Piotr Żywa. Oj, słabo naszym Polakom idzie. Bardzo słabo. Jeszcze raz robimy. Poza słabo naszym idzie. Spójrzmy. Pan Lol i Maciej Kot. Maciej Kot w powietrzu. Lepsze warunki, to była dobra frama. Jest szansa na awans, Maćka. Polikson. Pokona Maćka. Nie. Ale będzie drugi. I może też będzie awansował. Ebella. Leci, leci, Bella, Bella, Bella! Ale co? Tomaszek. Wszystko dużych liter, ale jak sobie poradzi Tomaszek, miejmy nadzieję, że będzie awansował. Piękna pora Tomaszka, no! Lepsze warunki. Pewno lepsze. Już Sergiej Tkaczynko tak pokonał, ożywy. Odrżyła. Aj. No Piotrek słabo skacze tu letnich gentry, ale to nie jest ważna impreza. Może Piotrek oszczędza sobie szansę na sezon, wiadomo, zimowy. No i Piotrek raczej nie przebrnie nie kwalifikacji. Pan DX. Jak sobie ten nasz Polak poradzi. To młody talent, no też raczej nie będzie, bo tam problem miał pasywną. No i teraz dziewiąty też mu będzie tu, no Konrad Jankowski. Oj, za szybko znów się wybił. Znowu za szybko się wybił. Ojej. I nie będzie go. Ostatnie miejsce. Najgorszy skok. X Aleksandra. Oj, Aleksandra też będzie słabo. Oj, nasi zaczynają błędy popełniać. 15 miejsce. Smelix. Zobaczmy na Polaka. No może on chociaż będzie awansował. No nie, no czemu się wywalił? 14 miejsce. Gdzieś może pomoże taka ta, ale nie wiem. Boro.
agresywnie, ale wysoko, wysoko, wysoko i dobrze. Ale nie, no, Siemu się wywali. Poro. Och, telba. No nie, no, no. Leka sobie już zawodnicy stroją. No nie, no, no. Klemens. Może Klemens. Pokażę, że jest mocny. A co wy? Nie, no Klemens to musiał sobie zepsuć nawet. 33. Przynajmniej ustał. Dawid. Może też mistrz pokaże Polakom, kto jest kto jest mistrzem. Ja nie mogę, nie. Nie, nie, nie. Dobra, Dawida powiedzmy, że zdyskwalifikowali. Ja nie mogę, Vito. No chociaż ty, Vito, bądź królem. Ja nie. Nie, ja sobie resetuję. Nie, ja resetuję. Nie, koniec, resetuję. Po raz ostatni. A to dziwne, czemu Vito moich nie ma ulubionych. No to jak tak to wygląda, to ja już ratuję moją sprawę. Sprawę. Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz. Dobra, chwila. Teraz i pieska powiesimy. Dobra, czekajcie, już wracam. Okej, zaczynamy. Jeszcze raz i pandik. Ładnie. Ładnie. Są szanse na awans. Do Minecraft. X Aleksandra. Oj, będzie słabo. Z Aleksandry będzie. To jest najgorszy skok. Tak, na to miejsce. Piotr Żyła. Pokaż, Piotrek. Jesteś dobrym zawodnikiem. Bardzo świetnym zawodnikiem. Jakimś, no nieźle. Może będzie awans. Zobaczymy. Przez to miejsce? Dawid Kubacki. Dawid Kubacki, kochani. Dawid, pokaż, kto tu żony dzi. Serii treningowej nie wystąpił. Nie. No Dawid, no nie rób jaj. Dawid. Dobra, Konrad Jankowski. O jest. Nieźle. Bella. Dobry skok Belli. Będą szanse na awans. Czwarte. Poro. No, Poro już w powietrzu. No i też nieźle. Riz i Tomaszek. To będzie słabo. Tomaszek. Niestety.
Stelba. Ciągnie, 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 Telba, leć, leć, leć. No nie, że może nie dostać, bo tam zły lot był 15. Ale Pandix może się dostać. Tylko mam nadzieję, Vito. Polak, jak sobie Vito poradzi. I to też nieźle. Ale ma kwalifikację 15 miejsce, Smelix. Będzie petarda, nie. Ale i tak nieźle. Ojej, no nie wytrzymałem Noki. Niestety. Maciej kot. Popełnił błąd Maciek, ale i tak nieźle. A no, nie, no upadek. Upadek z upadkiem. No i Polacy, nie chce mi się chyba na lachty skakać. Z niektórych. Klemens. O Jezu, no Klemens, 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 no. Nie lubię takich skoków, przecież ty dobrze wiesz. Ty super wiesz. Klaus, no i Van Dijk albo Konrad. Lepiej by... No i na pewno jakiś Polak już jest zakwalifikowany i to będzie, uwaga, uwaga. Albo Van Dijk albo Konrad, nie wiem, nie wiem, czy nie. Van Dijk, no dobrze, dobrze, dobrze. Przynajmniej Pandix się zakwalifikuje. To jest najważniejsze. Ola. 40 numer startowy. Spóźniła i będzie jednak dopiero 21. Zobaczcie, to nie jest tak łatwo. I Olikski jumping. Łopat przeszedł. To jest świetny zawodnik, przecież ma włącznie jedno zwycięstwo Pucharu Widzów zimowy. Letniego na razie nie ma, no i teraz 14 miejsce, no. Ale czeka, Konrad nawet może tego, pani Halinka, ciekawe czy się dostanie Olix. Jak sobie poradzi pani Halinka, aj. Pani Halinka raczej nie przebrnie kwalifikacji. 30 dopiero. Kamil Stoch. Leć Kamil, leć. Oby Kamilowi się udało. Kamil chce tu wygrać. Kamil chce tu wygrać. Kamil chce. I będzie awansował. Robert Johansson. No i dalej. Nikodemik 2012 YouTube. Tylko najlepsze miejsce w tym letnim Grand Prix 20. Ale forma trochę niezadbana, no ta forma jest Nikodemika niezadbana po prostu. Ostatnie miejsce, na pewno bez awansu. Konrad szedł i jest Jolik, dobrze, dobrze. I Konrad, ja. Powalczyłbym o awans. Może mi się nóż widelec uda, no i chyba mi się udało. No, 23 miejsce. Pierwszy oczekujący, ale weszłam. Na całe moje szczęście weszłam. Na moje szczęście. Miko Sobal. 68 numer startowy. Pasywny lot. Pasywny lot, no i Miko Sobal. 45. Ty. No i raczej nie zobaczymy Polaka. No, jeszcze bardzo dużo zawodników. No i Kuba Wolny sobie może skoczyć. To nie dla niego, to jest, to już jego, to nie jest dla niego problem. Ja tak za brzmiesznie powiem. Tutaj 45 Żyła się dostał. No, nie mamy już tej reszty naszych. Kuba, no nic nie musi robić. Może sobie skoczyć. Musi daleko skakać. Jak na przykład teraz. O, bardzo słabo, ale nie musiał się starać. 77 miejsce naszego zawodnika. No i wygrywa kwalifikacje. Daniel Huber, ostatni, który wszedł. Osmelik się dostał, fajnie. Ostatni, który się dostał, to Kuba Wolny.
83. Autolista startowa dzisiejszych zawodów dzisiejszych, tak jest. I rozpoczyna je Pandix, jak rozpoczyna kwalifikację, 16 miejsce. Zobaczmy, czy Pandix zapunktuje i w końcu zdobędzie do klasyfikacji generalnej punkty letniego Grand Prix. No, po tym dobrym skoku kwalifikacji, po tym dobrym skoku pierwszej serii jest na to szansa ogromna. I drugi, tylko Ryszard Piątek był lepszy, ale no, Pandix ma jeszcze szansę na pierwsze punkty, na jego pierwszy sukcesów, czyli punkty. Piotr Żyła. Ale po nim, no Piotrek się dostał, ale Piotrek chyba sobie tylko skarży trochę, no w ogóle go powinien osunąć, moje zdanie. Piotrek chyba szykuje sobie formę i skacze tylko dla jajek. Nie wiem, co jest Piotrkiem, ale może Piotrek po prostu chciał sobie poskakać na letniej murawie, ale mu nie zależało na punktach, mu zależało po prostu sobie poskakać ze swoją kadrą. Oj, Bella Teatu walczyła na pewno i zepsuła niestety, szósta. Ale zawsze Piotrka też szkoda. Boro. Też Piotrek na spokojnie skacze. Letni Grand Prix, nie zdobywając punktów. Ale teraz Boro poleć. No i nieźle, ale może i tak nie zabraknąć go. O, dzień dobry, Daria! Janiko! O! Cześć Niko! Smelix? Ładnie. No, Pandix, może się przywitać? Konrady? No. Konrad przebrnął kwalifikację, ale już z konkursem może być mu gorzej. Olix. Czy będzie dzisiaj pokaże swoją klasę? Nie. Dzisiaj może nawet punktów Olix nie zdobyć. Coś słabo z naszymi Polakami tu na lachty wychodzi. Oprócz Pandixa. No ładnie skacze Pandix. Kamil Stoch. Kamil też dobry skok po kwalifikacjach. O, w konkursie też niezła próba, Kamila, ale dopiero 13 miejsce. Connerit, ja. Muszę być dobry. Chcę być jak najwyżej. Punktować. I jest szansa. Dobry mój skok. I 9. Chociaż Tursa, i Kuba. Ale dużo naszych odpadło. I ostatni też Kuba Wolny. Jednak Polak, który zdobył podium w tym sezonie, był trzeci, ale teraz dzisiaj słaby występ Kuby. Wejdzie chyba nie wejdzie. Kuba Wolny, Kamil Stoch, Olix i Jumping. No, źle. Tylko dwóch naszych, tylko Konrad i Pandix. Tu serdecznie, choć Pandix robi się niebezpiecznie. Super żarcik. Fajnie, Pandix. Super żarcik. No ale i tak nie ma co się śmiać, bo się nawet dostałeś. A szóstym! O! Konrad leci, Konrad. Ej, ja robię live'a! Ojej! Dobra, kochani, już wracam. Ja upadłem, nic mi się nie stało. I Pandix! Szansa na podium Polaka. Poleć Pandix. Ajajaj. No i fatalnie. Ta skocznia jest niedobra dla Polaków. Widać, 21. Nie da się pod koniec stawki. No i Kuba spadł. Teraz musi się kwalifikować. Ryoi Kobayashi dominuje w tym letnim Grand Prix, 170 punktów, a to Wadimir Gwiazdkowski mówi, ta strata straszna,
jedno podium na zdobył, drugie. Bo pierwsze historyczne podium. No i dobra. Tak to wygląda. I Bischofshofen. O, to będzie coś dla naszych. Ja już widzę, że to będzie coś dla naszych. Proszę o freeze. Ale tak dalej. Kło nie, tylko nie takie warunki. No ej. Ściabelka jeszcze na taktyk. I Telbar to jest dla mnie. To jest skocznia stworzona dla mnie. Ale jednak Telbar krócej. Ale może i tak wejdzie. Też może być mu trudny. No. Tomaszek. Niestety nie przebrał kwalifikacji w Lahti. Tak nasi zaprezentowali się strasznie. No i tutaj też nie przebrnie raczej kwalifikacji. Ostatnie miejsce, Clemens. Nasi skarżą trochę poniżej oczekiwań, niż wszyscy w nich wierzymy. O Boże, ładnie. A wiecie co, w sumie trochę mi się już nie chce skakać. Zrobię dalszą część później, dobrze? Do czynienia za niedługo. Ale jeśli część się spodobała, dajcie łapkę w górę. A my się widzimy na drugiej części.